Było mi się dobrze. Pomimo tej pogody forma dopisała. Myślę, że to była moja życiówka. Bieg był trochę dłuższy niż w ubiegłym roku, ale też widzę, pomimo tej pogody, że coraz więcej osób popiera ten bieg i pomimo tego, że padało, jest nas coraz więcej i mam nadzieję, że trzecia edycja w przyszłym roku będzie już w okolicach 1000 osób. Przygotowania do zawodów przebiegały bez problemów, współpraca z obydwoma gminami, przez które przebiegała trasa, też były dobre. Oczywiście pogoda była na koniec nie najlepsza, ale najważniejsze to, że na starcie i podczas samego biegu mieliśmy dobrą pogodę. Jak widać w tle, humory dopisują. No bieg mi się bardzo podobał, no, organizacja była bardzo dobra. Szkoda, że taka pogoda jest, bo na pewno było bardziej sympatycznie i lepiej, gdyby pogoda dopisała. Natomiast sama taka impreza jest warta tego, żeby ją powtarzać. Ilość uczestników tej imprezie była imponująca, no i wszyscy się dobrze bawili. Bieg był bardzo fajny, 10 km, ale minęło bardzo szybko, był bardzo fajny doping ze strony osób przechodzących obok ścieżki. Generalnie atmosfera jest super, chociaż pada, ale nie przejmujemy się tym, Polish Run jest tylko raz do roku, więc wszyscy się bawimy. Bardzo dobrze, świetna organizacja i tak naprawdę pogoda była idealna na bicie rekordów. I liked it a lot because it's very good to meet the Polish community in Brussels, and also it was very beautiful run in the park. So I believe that it was a great Sunday morning despite the Belgian weather. Super, polecam każdemu.